Dobra, ja się przedstawię. 160 na kółko. Wydział ruchu drogowego w Wrocławiu. Mówimy mocno. Okej, 0-0. Tak? Tak. Numer PESEL pan ma? Jest na dawne, ale przy sobie nie zdjęcie, nie numer nie ma. Pamiętam to pan. Dobrze, jak się pan nazywa? Konstantin. Okej, w porządku. Jest 20. Ręce z przodu, dobra? 24 stycznia. A 223. Ma pan lat ile? Pełnych 17. 17? 69 64 87 Konstantin. Czek. Kurczę, nie ma tego prawka w bazie ukraińskiej, Magda. Sprawdzisz jeszcze raz? Co tu się stało z kurteczką? To nowy rok. Nowy rok. Fajerwerki, okej. Okay. Wie pan, że to prawo jazdy jest fałszywe? Wie pan, że to prawo jazdy jest fałszywe? No to po co pan leci na fałszywym prawo jazdy? To jest przestępstwo w Polsce przecież. Kajdanki będzie trzeba założyć, zapraszam. Druga łapka. Skąd pan to ma? Ukrainy. Z Ukrainy? Ile to kosztuje? Jakieś rzeczy zabronione przy sobie, czy nie? Nie, nie. Skąd telefon? Skąd telefon? Z Polski. W Polsce kupiony? Tak, tak. Lombard? Tak. Jakie tu hasło jest? Dobrze. Masz sprawdzałkę? Mogę na chwilę? Nic pan mówi, że w Polskę, a z Lombardu sprawdzimy. Ile pan zapłacił za to? Za to prawo jazdy ile pan zapłacił? Tysiące złotych. 2000 złotych? Tak, no bo kupiony w Ukrainie. To drogo. Portfel pochowałeś? Sprawdziłeś? Jeszcze nie, na końcu sobie zostawiłem. Dobra, no to my już oprócz portfela wszystko pozostałe jest ok. Dokładnie.